Witam, czcigodne jury. Siemaneczko. Dzień dobry. Mam bardzo... Bardzo. Mam bardzo oryginalny pomysł. Będę podróżował. Ale nie tak. Jak wszyscy. Będę odwiedzał miejsca nietypowe. Oryginalne. Nietuzinkowe. Nie takie jak wszyscy. Małym kosztem. Nie tak drogo. Za darmo prawie. Nie mogę się doczekać, aż poznam czarnego człowieka. Kurczę, motorkiem. Autostopem. Na Bali. I będziemy okrzycali. Ze skały skoki. Wolność, marzenia. Byłem tam, gdzie się robi banani. Rykszą. Pierwszy odcinek estymuje 5000 wyświetleń. Będę podchodził do dziewczyn obcych na ulicy i pytał, czy mogę je podotykać po pierożku. Nie? To bardzo proste. Zostanę gamerem. To możesz pokazać? Oczywiście. Lewo, prawo. Kurka wodna, psia mać. Hundsfot. A, jeszcze będziemy z bratem chodzić po śmietnikach. Będziemy się nazywać Lube Riders. Wypniemy się w każdą dziurę. No, pokażcie, co umiecie. Dzień dobry. To wszystko? Sami na to wpadliście? No, dobra, to też się odezwiemy do was. Witaj. Dzień dobry. Jaki masz pomysł? To może ja pokażę. Cześć, jestem Marcin z Chałubinowa. Nie wiem, czy mnie dobrze słyszeć. Wracasz ze sklepu z organiczną żywnością? Zalepcie te zakupy! Dorzuć cegieł, zrób łapę! Albo w ogóle, olej te zakupy iść na fitness! Słuchajcie, ten vlog będzie inny niż wszyscy. Ja tutaj będę przedstawił wam moje życie tak jakby za kulis. Tak? A co ciekawego robię? Zapytacie, że chcę pokazać to na wideo. Dużo rzeczy robię ciekawe. Na przykład... Mieszasz kawę z mlekiem beztłuszczowym? Po co tak? Można zaangażować wszystkie mięśnie! W ogóle po co ci ta kawa? Zacznij ćwiczyć! Będę opowiadał też o tym, co jem, jakie muzyki słucham, o tym, co jest złe, o tym, co jest dobre i będę też używał memów, co ja patrzę, pies łe. Dostałeś kwiaty od swojego chłopaka? Zrób z nich szejka! Proteinowego! I daj mu, bo ma małe łapy. Więc pozdrawiam was, zamykam już ten odcinek. Mam taki pomysł na kanał, jak pokazywać, jak się zachowywać, jak kolega hoduje żuki, a my nie wiemy, jak się zachowywać, jak on te żuki ma. Chciałbym pokazać, jak bezpiecznie przekroczyć ulicę. No na przykład, jak jesteśmy u niego, chcę powiedzieć, że coś jest niefajne i nie możemy powiedzieć, że gówniane, bo żukom będzie przykro, bo żuki lubią gówno. Warto przyjrzeć się z bliska liczbie chwytów, dzięki którym można bezwładnić damę. Sasza? I do telewizji. Jaki jest twój pomysł na kanał? Rabatki. A będziesz ogród uprawiał? Nie. Promocje, na przykład na grabki. Cześć, razem z moimi czterema chłopakami pokażemy ludziom, jak ułatwić sobie życie. Mamy nawet nagrany pierwszy odcinek. Sprawdźcie. Country. Jeżeli robisz szaloną imprezę i brakuje ci jednego krzesła, a masz przypadkiem w domu 40 krzyżaków, 30 trójników i 20 kolanek, to możesz jeszcze uratować to przyjęcie. Na tak przygotowanym krześle na pewno będzie chciał przycupnąć każdy imprezowicz. Jak mówi stare ludowe porzekadło, nikt nie lubi gówna za paznokciem i wilgotnych skarpetek. Dlatego zaraz pokażemy wam, jak za pomocą prostych rurek zrobić genialną suszarkę. Teraz tylko włóż suszarkę w suszarkę i masz suszarkę. Od dzisiaj twoje skarpetki będą miały więcej wspólnego z ciperką twojej dziewczyny, niż tylko to, że możesz wsadzić do nich rękę i nogę. Jeżeli w wolnych chwilach lubisz wynosić fanty z hipermarketu budowlanego, a Dzień Ojca zbliża się niczym on sam do twojej sypialni, połącz te dwa fakty i zrób mu biżuterię, która nada się idealnie na ślub, komunię albo bicie sąsiada pod blokiem.
Jeżeli mięta rozrasta się w zastraszającym tempie niczym dupa twojej żony, a ty w swojej masz zasady BHP, to weź swój stary wiatraczek i w domowy sposób przymocuj do niego te zajebiście ostre nożyki. Od dzisiaj dzieciaki na domówce będą mogły nie tylko najebać się twoim mojito, ale też zrobić sobie krzywdę. Goście już przy stole, a ty nie masz jak równo pokroić tortu? Sprawdź uważnie swoje kieszenie, bo być może masz tam piwo ogrodową. Z tak pięknie pokrojonym tortem każda impreza okaże się skrojona na miarę. I jeszcze jeden ostatni sposób ode mnie. Masz w domu płytę winylową, ale nie masz miski, żeby zjeść swoje ciperki. Nie szkodzi, wystarczy rozgrzać płytę, uformować i już masz w czym wcinać popcorn. No ale przecież ty masz miskę. No tak. A wy spryciarze. Cześć Jili, jesteśmy Robert, Czarek i Rafał. Jesteśmy z Bezsensu TV. I będziemy robić śmieszny kanał komediowy. Patrz, zrzucza śluga. Zaczepię, może porucham. Pieprzyć konsekwencje. I tak nagramy. I koszulki zrobimy. Tak, tak. Pieniądze. Jaki jest twój pomysł na kanał? Chcę się śmiać. Śmiać. Śmieszny człowiek. Proszę śmiej się. Długo się przygotowałem